Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na czerwiec. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak będą wyglądały czytania czerwcowe, zapraszam Was do filmu wprowadzającego do czytań czerwcowych. Jakiś czas temu się pojawił, on trwa dosłownie 1,5 minutki. Przypominam również, że do końca maja obowiązuje 20% zniżki na wszystkie czytania prywatne, indywidualne, których przykłady możecie znaleźć na stronie szóstyzmysł.com.pl. A teraz już przechodzę do rzeczy. Zobaczymy, co dla Was. Karty są generalnie przygotowane jak zawsze. Z tego, co pamiętam, miałyście bardzo interesujące, intrygujące czytanie na maj. I czytania tygodniowe też ostatnio były ciekawe. Ekscytujące, powiedziałabym. Dobra, zaczynamy. Pierwszy tydzień. Arcykapłanka. Moi drogie, moi drodzy, część z Was odkryje jakąś tajemnicę. Tak o tym myślę. Część z Was odkryje tego, czego chce, będziecie szczere ze sobą. Nie wiem czemu, ale mi też się kojarzy zawsze w energii tej karty, że my na chwilę musimy gdzieś tam, znaczy nie musimy, ale mamy taką potrzebę trochę schowania się przed światem. Żeby dowiedzieć się więcej, pomedytować, zastanowić się nad życiem, trochę refleksji. Natomiast generalnie arcykapłanka to znalezienie jakiejś ukrytej prawdy, powiedziałabym. Odkrycie jakiejś tajemnicy, czegoś, co może wcześniej nie dawało Wam spokoju. Ja zaraz doprecyzuję, czego to może dotyczyć. Część z Was ma do czynienia z osobą spod znaku wodnika lub taką, która ma wodnika w swoim horoskopie urodzeniowym i to będzie jakby sprawa tej relacji, tego gdzieś tam jakby ta tajemnica dotyczy. Ale wiecie, te dwie karty razem, myślę sobie, że to jest taka ogromna dawka informacji, żeby przede wszystkim ufać sobie, ufać swoim instynktom i ufać swojej intuicji. Bo energia gwiazdy mówi, ufaj sobie, opiekuj się sobą, jesteś na właściwej drodze, tak, do odkrycia czegoś, do zrobienia czegoś, więc będziecie bardzo silnie wierzyć w siebie, moim zdaniem. W tym znaczeniu, w te podpowiedzi, które będzie Wam wysyłać własna intuicja, słuchajcie swojej intuicji, zwracajcie uwagę na to, co Wam się śni, to może być ważne. Oraz wszelkiego rodzaju znaki, jak będziecie widzieć, możecie uznawać jako podpowiedzi. No bardzo duchowy pierwszy tydzień, przyznam. Bardzo fajny też. Drugi. Ta wiedza część z Was po prostu obciąży. Ta tajemnica, którą odkryjecie, część z Was po prostu może obciążyć. Zrobi Wam się ciężko, ale to część z Was. W drugim tygodniu dla pozostałej rzeszy, to jest drugi scenariusz, widzę po prostu mnóstwo pracy. Obowiązków pracy, obowiązków domowych, takich wszystkich kwestii, którymi powinniśmy się zająć, dźwigamy to na plecach po prostu. Wiecie co, i tutaj jakby przede wszystkim rada jest taka, żeby troszeczkę odpuścić i jakby zostawić sprawy trochę swojemu biegowi, tak? Niech się dzieją. Na zasadzie, słuchajcie, raz się żyje. Tak bym powiedziała. Więc może nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym tygodniu, podzielcie jakby zadania. To jest też energia, w której trzeba pewne rzeczy rozłożyć w czasie, żeby się nie przeciążać, żeby nie brać na siebie za dużo, bo tak to widzę. Dobra, trzeci tydzień. Oj, 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 moje drogie bliźnięta. Ja pamiętam, słuchajcie, nie chcę być jak dobra ciocia, posłuchajcie mnie teraz uważnie. Proszę Was, osoby, które nie słuchały jeszcze czytania majowego oraz ostatnich czytań tygodniowych moich, żebyście sobie wróciły do tych czytań, dlatego że ja pamiętam doskonale, w którymś z filmów, albo na Vimeo może, była taka informacja i teraz ja ją gdzieś tam, ona do mnie wróciła po prostu,
że jeśli część z Was wskakuje w jakiś intensywny związek, romans, relacje z kimś, może część właśnie ze sobą spod znaku wodnika, to była prośba ode mnie, żebyście uważały na siebie. Uważali, dlatego że ja widziałam z kart, no widziałam, sporą dawkę, tak jakby ktoś nad wami miał pewnego rodzaju, no, władzę. Jakbyście oddawały władzę nad sobą komuś, dawały się zniewolić tej relacji. I prosiłam was o to nawet, żebyście były ostrożne, byli ostrożni, żeby to nie doprowadziło później do rozczarowania. I w trzecim tygodniu czerwca jest rozczarowanie po prostu. Jest rozczarowanie sytuacją, moim zdaniem, ale zwycięstwo, czyli powiem tak. Wy tak jakbyście czuły, że ktoś nie jest wobec was w porządku, że jakaś sytuacja, w której się znaleźliście, wcale nie jest taka cukierkowa, różowa, jak wam może kiedyś przedstawiono lub jak ona faktycznie wygląda. Może rozczarujecie się ludźmi w swojej pracy na przykład, którzy gdzieś tam umywają ręce i składają na wasz karb, na wasz kark, na wasze plecy za dużo obowiązków. Natomiast jest tu zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem wy przeczuwałyście, że tak jest. To was nie do końca zdziwi. To was to potraktujecie to na zasadzie, okej, po prostu teraz już wiem, jak sprawy wyglądają. Tak, faktycznie nie jest mi miło, ale czułam, że tak jest. Wiedziałam, że tak będzie. Tak bym to tutaj określiła. Wiedziałam, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie. Dlatego łatwiej mi jest wziąć, że tak powiem, i zrozumieć tą energię trzech mieczy i z nią przedilować, tak? Zobaczymy jeszcze ostatni tydzień. Cesarz. No więc, moje drogie panie, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeśli faktycznie dałyście się zniewolić jakiemuś facetowi, tak powiem, to ciężko będzie wam też przestać o nim myśleć. Od razu rzecz ujmując, od razu powiem po jakby wprost. Natomiast no nie wiem, co będzie w pozostałych miesiącach, tak? Aczkolwiek w czerwcu widzę taką energię, z której wynika, że ta osoba was de facto rozczaruje, że pokaże się z jakiejś innej strony, że nie do końca jest tak, jak ona myśla, jak myślałyście, nie do końca jest taka, jak się przedstawiała, tak powiem. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem wy to czułyście bardzo dobrze, więc to nie jest takie rozczarowanie, to serce aż tak nie boli. Tak? Po prostu jesteście w stanie się z tym pogodzić. Część z was też może być rozmarzona jakby właśnie względem tej osoby, która nawet być może rozczarowała, tak? I na tym trochę też polega siedem kielichów, słuchajcie, żeby... czy na tym nie polega właśnie? Bo siedem kielichów to jest energia, w której my się oddajemy marzeniom. I często to są po prostu palcem na wodzie pisane scenariusze. Jeśli wy, moje drogie panie, marzycie o jakimś facecie, to powiedziałabym szczerze, trzeba, i nawet się pojawiła ta karta, zdobyć więcej informacji o nim, o sytuacji, o tym, co ma do zaproponowania, o tym, czy w ogóle relacja, wchodzenie w relację z nim jest realne. Jeśli chodzi o pracę, to jest dobra karta, powiem szczerze, bo wasz szef, przełożony, ktoś dla was ważny zawodowo, może wam coś zaproponować. I będziecie miały do wyboru jakiegoś pewnego rodzaju opcje, alternatywy, i w siódemce kielichów fajnie, że one są, tak? Absolutnie trzeba się tym cieszyć, że mamy jakby jakieś możliwości wyboru, natomiast trzeba sobie też dać czas dowiedzieć się więcej, co kryją te możliwości, bo nie wszystko jest dla was, tak? Nie wszystkiego chcecie. I to co się przejawia jakby w sposób taki bardzo silny w waszym czytaniu czerwcowym, to jest, słuchajcie, no żeby zdobywać o wszystkim więcej informacji. Zobaczcie, tutaj się zaczęło, tak? Słuchaj swojej intuicji, dowiedz się, zdobądź więcej informacji. Wtedy rozczarowanie jakąś sytuacją albo jakimś człowiekiem, który nastąpi w czerwcu, moim zdaniem ono was tak nie zaboli. Bo tak jak wspomniałam, to będzie sytuacja z racji, okej, rozczarowało mnie to, ale wiedziałem, że tak będzie, czułem to.
Tak? Tego się spodziewałem. No nie chodzi o to, żeby myśleć negatywnie i przyciągać do siebie negatywne scenariusze. Nie, absolutnie nie o tym mówię, ale chodzi mi o to, że na początku czerwca wasza intuicja będzie wam silnie doradzać i podpowiadać. I może wam wskazać albo pomóc odkryć jakieś znaczenie jakichś sytuacji, odpowiedzieć jakby prawdę o kimś, o jakimś człowieku, odkryć jakąś tajemnicę, tak? To was może częściowo obciążyć, tak? Może to spowodować, że poczujecie się po prostu jakby ciężar wam spadł na plecy, na klatkę piersiową i was to trochę przytłoczy. Dlatego tutaj rada jest, żeby wyjść z tej energii w drugim tygodniu, żeby cieszyć się życiem, robić sobie różne małe przyjemności, trochę ahoj przygodo, raz się żyje, tak? Spontanicznie działać, żeby po prostu z siebie zrzucać ten ciężar. No i moim zdaniem w trzecim tygodniu właśnie sprawy się wyklarują, kiedy wy już dostaniecie pewnego rodzaju potwierdzenie, że te wasze przypuszczenia, one były słuszne, tak? I ten ból zderzenia z prawdą, moim zdaniem, nie będzie trudny o tyle, o ile tego się spodziewałyście. Tak bym rzekła. Okej? No więc tak jak wspomniałam, proszę Was, żebyście sobie jeszcze raz odsłuchały czytań majowych, czytań tygodniowych, a jeśli macie taką możliwość na Vimeo czytania, moim zdaniem, o miłości dla Was, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, też już tu powiem szczerze, to przynajmniej na YouTubie odsłuchajcie, bo ja powiem szczerze, widziałam i czułam taką sytuację, w której wy z dużym entuzjazmem dajecie się ponieść jakiejś relacji, jakiejś znajomości. I pamiętam, że wspominałam o tym, że bardzo proszę, żebyście zachowali te 20% zdrowego rozsądku, dlatego że czułam po prostu, że bardzo się gdzieś angażujecie. Więc, a wydaje mi się, że tutaj nastąpi sytuacja w czerwcu, gdzie ta osoba pokaże swoją prawdziwą twarz i to was rozczaruje. No i teraz już możemy jasno powiedzieć, że to nie było czytanie dla wszystkich. Dlatego, że jest moim zdaniem mocno specyficzne, więc cóż mogę powiedzieć? No, trzymam za Was kciuki, uważajcie na siebie bardzo proszę, dbajcie o siebie, a teraz zapraszam osoby zainteresowane ze sobą do Vimeo. Pozdrawiam.